siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park odbyła się konferencja poświęcona aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy. Od początku inwazji Putina na Ukrainę jesteśmy jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna aktywni. Wychodzimy naprzeciw, jeżeli chodzi o pomoc dla i uchodźców, i dla Ukrainy. Pierwsza taka nasza aktywność to trzy filary, która była taką doraźną pomocą. To znaczy, po pierwsze przekazaliśmy 300 tysięcy na rzecz agencji ARP. Środki te z kolei zostały przekazane dla uchodźców, dla Ukrainy. Po drugie, przygotowaliśmy wśród pracowników Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zbiórkę niezbędnych medykamentów, niezbędnych rzeczy, które dostarczyliśmy na granicę z Ukrainą. To była taka pomoc doraźna, którą od razu zorganizowaliśmy. I trzecia rzecz, o której nie powiedziałem, to oczywiście przygotowaliśmy bazę noclegową dla uchodźców. Udostępniliśmy wszystkie nasze nieruchomości, wszystkie strefowe nieruchomości, które mogliśmy, między innymi ośrodek w Pobierowie, mieszkania strefowe. W tych mieszkaniach i w tym ośrodku cały czas znajdują się uchodźcy z Ukrainy. Część z nich już znalazła nowe miejsca zamieszkania, wyprowadzili się z tych mieszkań, ale na to miejsce przybyli nowi uchodźcy, więc sytuacja jest bardzo dynamiczna. Cały czas koordynujemy te działania, cały czas w tych mieszkaniach i w tym ośrodku przybywają uchodźcy. Natomiast dwa pozostałe filary, czwarty i piąty, to wsparcie systemowe. Między innymi uruchomiliśmy portal internetowy, platformę internetową praca.invest-park.com.pl, na której w łatwy, przejrzysty sposób umożliwiamy łączenie pracowników z potencjalnymi pracodawcami. W oczywisty sposób promujemy tę ideę, ten projekt wśród uchodźców z Ukrainy, choć jest on kierowany nie tylko do uchodźców. Każdy, kto chce znaleźć miejsce pracy w jednej z firm strefowych, może wejść na ten portal i spróbować znaleźć wymarzonego pracodawcę. Tych ofert jest całkiem sporo. Już w tej chwili mamy ponad 350 zgłoszeń. 50 osób w ten sposób znalazło nowe miejsce pracy. Jest to bardzo przejrzysta, prosta w swojej funkcjonalności platforma internetowa, która przynosi bardzo dobre efekty. Bo oczywiście jest ona w języku także ukraińskim, nie tylko polskim. Ta bariera językowa to jest ta rzecz, którą musimy jak najszybciej rozminować. Dlatego też przygotowaliśmy jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna kursy językowe dla uchodźców z Ukrainy, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Taki pierwszy kurs odbył się w zeszły piątek. Będą one się odbywać cyklicznie. Jakby tego było mało, podczas tych szkoleń będą obecni urzędnicy z gmin, z którymi współpracujemy, którzy weryfikować będą, które osoby mają już PESEL, po to, aby te osoby, które tych PESEL jeszcze nie mają, żeby im pomóc w przejściu przez tą ścieżkę formalną i jak najszybciej ten PESEL wyrobić. Więc tych działań jest bardzo, bardzo dużo. Nie poprzestajemy, myślimy nad kolejnymi. Staramy się, jak możemy, aby pomóc naszym sąsiadom ze wschodu. Wydaje mi się, że problem włączenia uczniów ukraińskich w polski system oświatowy jest najbardziej w tej chwili gorącym tematem i największym wyzwaniem dla rządu i samorządu na maj. To wymaga kilku rozstrzygnięć. Na tą chwilę realizujemy scenariusz przez samorządy najłatwiejszy, to znaczy dodanie uczniów do klas czy do grup przedszkolnych. Natomiast dla nas bardzo istotną rzeczą jest stworzenie takich grup wyrównawczych, czyli grupy dzieci ukraińskich, które by uczyły się języka polskiego między innymi, po to, żeby od 1 września mogły podjąć naukę w polskim systemie oświatowym. Oczywiście te dzieci, które chcą, natomiast te, których rodzice wiążą swoją bliską przyszłość z powrotem na Ukrainę, oby było to możliwe, no to żeby mogły funkcjonować w ukraińskim systemie oświatowym, być może z lekcjami języka polskiego, po to, żeby była możliwość drożności tej ścieżki między jednym a drugim systemem. Wydaje też mi się, że nie doceniamy, że to może być w pewnym momencie samograj, to znaczy, że jest bardzo dużo nauczyciele, które emigrowały. Tak samo jak w Polsce jest to zawód dosyć mocno sfeminizowany. Badania Wrocław
Kraków, Warszawa pokazują, że około 15% kobiet to są nauczycielki. Czyli tutaj jest możliwość także przez samorządy zatrudniania, a to, co samorządy kogo zatrudnią, to będzie zwracane w tak zwanej zwiększonej subwencji oświatowej. Więc pod tym względem istnieje możliwość mechanizmu wsobnego. Tych sygnałów, które docierają do mnie od wójtów, burmistrzów, na tą chwilę nie ma żadnych przeszkód, żadnych zatorów. Każde dziecko ukraińskie, które chce korzystać z edukacji w Polsce i jego matka czy ojciec zgłoszą go, takie miejsce w szkołach podstawowych i w przedszkolach na terenie powiatu wałbrzyskiego otrzymuje. My cały czas rozmawiamy ze wszystkimi uchodźcami, którzy przebywają pod naszą opieką. Staramy się dowiedzieć, jakie mają kwalifikacje i tutaj wykorzystujemy te dane, które do nas docierają. Jeżeli wiemy, że jest nauczyciel, że forma kontaktu jest z nim zachowana, bo oprócz mówi w języku angielskim, na przykład dużo z tych dziewczyn, które wykonywały zawód nauczyciela, również mówi w stopniu średnim w języku polskim. No to tutaj jest naprawdę już ta bariera bardzo mała. Myślę, że te wszystkie osoby będą zatrudnione przez samorządy i znajdą miejsce, bo dzisiaj tak naprawdę to nam brakuje nauczycieli, więc jeżeli patrzymy, że przyjechało do nas kilka tysięcy nauczycieli z Ukrainy, to myślę, że po ich aktywizacji, włączeniu w system poradzimy sobie i to one będą, te panie, bardzo dużym wsparciem, jeżeli chodzi o edukację i wykonywanie tych zadań. Jako samorząd województwa oczywiście wykorzystujemy wszystkie narzędzia, jakie tylko są do dyspozycji zarządu województwa, aby pomagać gościom z Ukrainy, którzy obecnie przebywają na Dolnym Śląsku. I oprócz wsparcia, które jest udzielane od 24 lutego praktycznie non-stop, czyli wsparcie w transporcie poprzez koleje regionalne, organizacja różnego rodzaju zbiórek, wysyłka sprzętu, także medycznego na Ukrainę, w ostatnim czasie zdecydowaliśmy o wykorzystaniu oszczędności, które zostały dokonane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostającego w dyspozycji samorządu województwa. To 15 milionów złotych, które zdecydowaliśmy się przeznaczyć na konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, do organizacji pozarządowych, czy też do pracodawców, na aktywizację zawodową uchodźców z Ukrainy, tych osób, które są gotowe podjąć pracę, są gotowe stopniowo się usamodzielniać, ale czasami jeszcze są na przykład nieco zagubione, jeszcze nie do końca mają dostosowane swoje własne umiejętności, swoje własne kwalifikacje do potrzeb, realiów polskiego rynku pracy i dlatego zdecydowaliśmy o przeznaczeniu takich środków poprzez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy na konkurs, który umożliwi przynajmniej części z nich właśnie, czy też pozyskanie odpowiednich kwalifikacji, czy przedsiębiorcom pozwoli na dofinansowanie nowych miejsc pracy, przystosowanie stanowisk pracy do zatrudniania właśnie nowych osób. To są pierwsze tak duże pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, które zdecydowaliśmy się na to przeznaczyć. Mamy dużą nadzieję, że nie ostatnie, natomiast ta nadzieja związana jest z tym, że liczymy, że jednak administracja europejska zdecyduje się dorzucić więcej środków na tego rodzaju działania. Nie chcielibyśmy i nie mamy w planach przesuwania pieniędzy z tych działań, które były przeznaczone od początku na inne działania, na wsparcie choćby polskich przedsiębiorców. Wolelibyśmy, aby przyszły do nas pieniądze z zewnątrz, które możemy przeznaczyć konkretnie na ten cel, nie ujmując na inne priorytetowe zadania i takie rozmowy z Komisją Europejską prowadzimy.